Siemaneczko, witam wszystkich w siódmej części Let's Play Serious Sam 3 BFE. Przypominam, że ostatnio mieliśmy mały kłopocik z działkami, które miały chyba nam pomóc, bo oczywiście siekają z tych całych pieprzonych kosmitów i tak dalej. To problem jest taki, że one siekają też również nas. I niestety przekonaliśmy się o tym boleśnie w poprzednim odcinku. Teraz kurczę, co ja miałem tutaj robić, co? Miałem jakiś plan przygotowany. Nie wiem, czy nie miałem pobiec tam. Chyba czy te strzałki... Mówiłem jak jest. Ja tam dobiegnę? Jestem tutaj, dobra. Coś tutaj jest? Pięknie, pancerz. Świetnie, mam jakiś pancerz. Dobra, rzut okiem na OBS-a. Okej. Zapraszam. Pięknie. Jeszcze ktoś? Małe pajączki. Dobra, postaram się dzisiaj nie ginąć. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Chciałbym to jak najszybciej rozegrać, ale kurczę, jak zaczynam to za szybko robić wszystko, to ginę. No, za szybko. Dla mnie to jest jak najszybciej, dla was pewnie to nie jest zbyt szybko. Więc wolę nie szarżować i jednak zrobić to wszystko za pierwszym razem. No. Dobra. Luźno. No, do strzelby mam sporo amunicji. O shit. Dobra. Mogłem od razu tak załatwić, ale odruchowo. Odruchowo w nią strzeliłem. O shit. Dobra, widzę, że pan tutaj... będzie tak nas próbował załatwić. Fuck, to było groźne. To było groźne. Dobra, wyłączmy coś. Okej, dobra. Pan już mówi mi dobranoc. Tutaj mam trochę zdrowia chętnie. Dobra, muzyczka się uspokoiła. Wybaczcie, że nie będę patrzył zbyt często w kamerkę, ale po prostu nie chcę tu zginąć. Okej. Mam sporo amunicji, cieszę się bardzo. Oj, nawet tutaj... A, kurczę. Mamy do HP. Pięknie. O, czyżby coś tutaj było? Nie, niestety nie. Dobra. Bo ja się tu trochę zakręciłem, zaraz się tu zgubię. Wszystkie korytarze wydają mi się bardzo podobne, więc mam wrażenie, że tutaj byłem. Może nawet i tutaj byłem, cholera wie. Tylko wcześniej może nie mogłem się dostać jakoś. Dobra, tu jest brama, jest pełno kokonów. Super, już się cieszę. Już się cieszę, jest wyrwa. Okej, jeśli jest wyrwa, to po prostu mam iść. Czyli tamtych wieżyczek nie trzeba było wyłączać? Chyba nie było takiej opcji. Dobra, mamy save, go od razu przeskoczyłem. Tam jest możliwość. O, fuck. Tu pojawił się pasek bossa. Coś tu idzie? Nie. Dziwna sprawa. O, fuck, już wiem, czemu pojawił się pasek bossa. Już kurwa wiem. Nie, coś kurwa. Gnoju, ta broń jest za słaba. Fuck.
No nie, no kurwa. Dokładnie, dobra, tylko gdzie mamy znaleźć cięższą broń, co? Tam jest HP. Dobra. Tam jest do strzelby amunicja, okej. Tam mamy kokon. Can it wait? I'm still working on securing that bird. But I thought... No time to talk. Okej, rozmowa zakończona. Mam nadzieję, że nie miała nam załatwić jakiejś pomocy, prawda? To jest pokój amunicji do karabinu szturmowego. O, shit. Widzieliście, co tam było? Nasz kurwa przyjaciel. Pan przenośny karabin maszynowy. Nie chcę, żeby mi to potem wylazło. Nie przebije się, dobra. Jak się nie przebije, to się nie przebije. Okej, okay, o, pan tutaj niebezpiecznie lata. Trzeba na niego uważać, bo skosi nas od razu. Jestem ciekaw, jak ty zareagujesz na to, przyjacielu. Robi to na tobie jakieś wrażenie? Czy nie bardzo? Shit. Dobra, chodź. O, fuck. O, fuck, dobra, chodź tutaj. Chodźcie. Najpierw malutkie. O, już mi się nie podoba. Już tutaj wyczaił nas. W takim razie. W tej stronie, gdzie jest pan dżdżownica? Dżdżownica. Pieprzony krab. Ale mam wrażenie, że muszę się ruszyć jakoś. Super pancerz plus 3. Fuck. Niedobrze. Jest kurwa, strzela w naszą stronę. Kiepsko. Dobra, przeładujmy na spokojnie. Przyjdzie tu robaczek, mógłby przyjść. Dobra, ojej, kurwa mać. Staliśmy w dupę. Okej, okay, się wystrzela. Dobra, zaraz zdechnie. Nie mogę teraz wylatywać tak sobie, bo jak nie ten z góry, to ten nas zgarnie. I będzie problem. Dobra, pięknie. Tak przy okazji. Tak, pierwotnie zaprojektowane jako tania ochrona pozaziemskich kolonii. Super, stała się bardzo popularnym towarzyszem wojsk SOS. Okej. Okay. Minigun jakiś tam jest najpopularniejszą bronią główną dla każdego asu. Jego siła ognia potrafi posiegać wszystko na kawałeczki. Wytrzymał mechanizm wspomagający pozwala asu na zmianę namierzenia celu w przeciągu ułamku sekund. To zdążyłem zauważyć. Skaner składający się z lasera na podszczerniu umożliwia wykrywanie ruchomych celów na obszarach operacyjnych o zmiennej, nie wiem, zmiennym kształcie. Tak przy okazji chciałem zobaczyć w sumie tego latającego gniota. No dobrze, że to zobaczyliśmy, ale chyba go nie mam jeszcze tutaj. Lubię sobie taką biblioteczkę czytać. To już czytaliśmy. Automatyczne. A, są, no dobra, to są już bronie. Okej, okay, dobra, więc tu nie ma. Dobra, wielka krzyżownica padła. Fuck. Okej, okay, mamy się przemieszczać tymi tunelami, inaczej go nie załatwimy. Nie ma na to... O kurwa. Dobra. Załatwieni. Shit. O, fuck. 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 Dobra, to było groźne.
O, fuck. Dobra, elegancko. No, nie wstawaj, gościu, nie wstawaj. Nie próbuj wstawać, Wizo. Dobra, pięknie. Kolejnym minusem tego karabinku jest to, oprócz małych obrażeń niestety, że kończy się szybko amunicja do niego. 3, 3, 3, 3, 3, 3. Shit, ale to kurwa było głupie z mojej strony, fuck. Dobra. Super. Się kurwa popisałem. Amunicja do strzelby. Świetnie. O, trochę zdrowia. Dobra. Coś wpadło tutaj, nie? Przeładujmy. Nic nie ma. O, jest pancerzyk, świetnie. Nam da kilka cennych sekund, żeby tutaj przetrwać. Okej, wyśmienicie. Dobra, jeden. Drugi. Trzeci. Okej, karabinek. Znaczy śmigłowiec już przyleciał. Tak, tutaj jest. Dobra. Okej, a zawsze trochę HP. Plus jeden, ale... A, ty gnoju. Dobra. Okej, on tutaj jest gdzieś nad nami prawdopodobnie teraz. No, kurwa, chciałbym przebiec tutaj. No, tu może być coś ciekawego za tymi deseczkami. Ale nie wiem, czy to jest najlepszy moment, żeby to sprawdzać teraz. Dobra. Nie ma nic, zajebiście. Fuck. Jestem porypaniec. Shit! Kurwa, ale to było głupie. O, 25 zdrowia, dobra. Kurwa, sieka nas jak galaretkę. Galaretkę? No kurwa, posiekać galaretkę? Jest zdrowie, świetnie, ale nie mamy ammo. Chyba mamy... Magazynek nam został i pół, półtora magazynka, kiepsko. Bardzo kiepsko, tam jest jakieś ammo. Znaczy, kurwa, zdrowie. Tak. Nie jest za dobrze, nie jest... Nie jest, kurwa, mać za dobrze. Dobra, miałem tyle zdrowia, że stwierdziłem, że za dużo mam i po prostu musiałem, kurwa, zginąć. Dostać teraz pod... Ej, gdzie ja mam się dostać, co? Fuck. Tak, chodzę tutaj trochę bez celu. Bardzo... Zaraz, kurwa, zginę. Bez kitu, zaraz zginę. Nie bardzo wiem, gdzie mam się dostać. Dobra. Okej, dalej stoimy kiepsko. O, rakiety, super. Może rakietnica tu wreszcie będzie do cholery. Okej, kieruję się trochę za strzałkami. O, działko, tego nie było, czyli idziemy w dobrym kierunku. Teraz zdrowie, troszkę zdrowia. Okej, tam jest działko. Tędy raczej nie przejdę. O, fuck. Przyleciał ten pojebaniec. Dobra. Okej. Kurwa mać. Znowu tu przyleciał. Okej. O, shit. O, shit. Niedobrze, niedobrze, bardzo niedobrze. Kto tam nawala ze strzelby do cholery? Ty gnoju. Możecie tam łaskawie zginąć? Kurwa. O, shit, jeszcze napieprza.
No, musimy zmienić miejscówkę. W zasadzie to nam przydałoby się HP. Kurwa, przez niego zginę zaraz. O, jest chyba rakietnica. Tam jest jakaś wielka skrzynia. Kurwa, nie wiem, gdzie lata ten helikopterek. Wyleć tutaj. Pokaż się tutaj, świetnie. Dobra, cofamy się. Okej, mamy pełno rakietnic. Tylko gdzie jest rakietnica do cholery? Tam dalej, jest tam. Nie podoba mi się, bo tu to pieprzone działko. Celuję, jak włączyć to działko? Tu nie mam takiej możliwości. Jest, dobra, mogę to włączyć to działko, świetnie. Wycofamy się. Niech to podleci w tą stronę troszeczkę. Chodź, chodź tutaj. Lecimy teraz na pełnej. Fuck. Shit. W którym miejscu nas wyrzuciło? O kurwa, chyba w bardzo dalekim miejscu. Takie smutne wrażenie. Teraz zobaczymy. Idę w dobrym kierunku. A niestety. Dobra. Fuck. No trochę za szybko się pośpieszyłem. Albo za wolno. O shit, o shit. Bo nawet sobie nie żartujcie. Nawet sobie nie żartujcie. Nawet sobie nie żartujcie. Kurwa, mieliśmy... Techniesz łaskawie, dziękuję. Dobra. Thanks. Dobra, elegancko. Przeładujmy. Dobra, jest już śmigłowiec. Przyleciał. No niedobrze. 25 zdrowia ekstra. Shit! Kurwa, poszło 25 zdrowia. Fuck, jest centralnie nad nami, dobra. Okej. Okay. Jesteśmy niedaleko rakiet. Fuck. Niedobrze, są rakiety, świetnie. Dobra, jesteśmy obok rakiet, już widzę lasery. I tutaj są gdzieś działka. Okej. Mamy pancerzyk. Dobra, przeładujmy. Ten gość już shotgunem popieprzony. Dobra, z tej strony go nie załatwimy, chodźmy z tej. Dychaj, frajerze. Helikopter jest tutaj, niech on sobie przeleci tutaj. W tym razie na spokojnie. Dobra, my lecimy po rakiety. Dobra. Kurwa, co to było? Fuck. Dobra, działko włączone. Co to jest? O, trochę ammo, świetnie. Jesteśmy po dupce. 22 HP. O, jest kurwa problem. To jest problem. Coś tu było? Chyba nie bardzo. Oprócz tego, że zaraz możemy zginąć. Jest tutaj gnój. Teraz. Tak. Musimy go odsunąć. Rejera. Pozbierajmy trochę rzeczy. Ej, nie pozwalaj sobie. Dobra. Zróbmy to dosyć szybko. Dokładnie. Dobra, przyjacielu. 50 rakiet. 24 HP. Nie uciekaj teraz przede mną. Co? Czemu uciekasz? Ej, no co? Teraz nie uciekamy. Dokładnie. Żebyś wiedział sam.
Dobra. Come in, HQ. The bird is secured. I'm not even going to ask. Good call. But I need to bring you up to speed on what we've gotten out of the tablets Professor Stein was working on. They seem to indicate that there's a secret chamber inside the Great Pyramid. I want you to head that way. I'll get a chopper out to you. Forget it. There isn't a man alive that can fly a chopper in here and survive. Anyway, I can see it from here, and I always preferred the scenic route. What do you mean? There's aliens all over the place. It's... Nie, dla Sama. To dla Sama nie ma znaczenia, czy jest pełno obcych, czy nie. Okej, okay, jak to nam poszło? No kurwa, szkoda, że zginąłem. Sekret 1 na 9, wow. Ale tylko 7 minut opóźnienia. Że nie najgorzej. Dobra, lecimy z kolejną misją. Chcę poczytać opis tego gówna latającego. Mega wkurzająca i niebezpieczna rzecz. No i przy okazji cutscenka. Hey baby, was your daddy a pilot? Because you are really freaking ugly. O, oh, fuck. O, ty żyjesz? What's that, Prince? This is what it sounds like when doves cry. Dosyć wytrzymała, całkiem sporo wytrzymała, chociaż o karabinek dosyć kiepski. Okej, okay, mamy teraz rakietnicę. Czuję się troszeczkę bezpieczniej wreszcie z poważną bronią. Przeładujmy sobie, weźmy od razu. A nie mogę wziąć, szkoda, do strzelby. Dobra, poczytajmy opis. Tego gówna, naprawdę. Polizoidalne cybor pasożyty są mało znanym gatunkiem, którego pochodzenie pozostaje tajemnicą i prawdopodobnie zostały zaprojektowane jako broń, czy coś tam. Stworzenia te składają się z olbrzymiej liczby mikroskopijnych organizmów, które mogą odtwarzać i przebudować nadorganizm, coś tam, coś tam. Pozwala im to szybko przystosować się do dowolnego urządzenia, które przyjmują, a także naprawić uszkodzenie zarówno urządzenia, jak i samego organizmu, nawet w czasie bitwy. Gdy technopolip jest przyczepiony do helikoptera szturmowego, nie da się go zniszczyć bronią małokalibrową ze względu na, zresztą pewnie, gruby pancerz. Powiem wam, że naprawdę niebezpieczne dziadostwo. Okej. Okay. Mamy od razu harpię, dobra, chętnie. Klon przedstawicieli dawno wymarłej scytyjskiej rasy. Harpia wiedźma jest zbiegła w walce w zwarciu i rzuceniu czarów bojowych. Powierzchowna atrakcyjność to podstęp mający zwabić ofiarę. Która jest następnie pożerana przy użyciu zdecydowanie mniej atrakcyjnej prawdziwej twarzy. Ponieważ harpie należą do grupy jakieś tam ich piersi nie zawierają gruczołów mlekowych, są to tylko dodatkowe cechy mające zwabić samców niektórych naczelnych. No, sposób całkiem niezły. Ich ostre szpony mogą być bardzo niebezpieczne, a taki w przelocie najlepiej kontrować strzałem z dwururki. Okej. Okay. Dobra, to mamy. I wyrzutnia rakiet. Mój nowy przyjaciel. Eksperymentalna osobista wyrzutnia rakiety powstała, by zapewnić jednostkom piechoty szybkostrzelną broń przeciwpancerną. Zaawansowany mechanizm ładowania zapewnia szybkostrzelność do 85 pocisków na minutę. Nieźle. Nakierowane rakietowe pociski 150 mm są skuteczne zarówno przeciwko opancerzonym celom, jak i grupom słabych jednostek. Całkiem dobra broń. Kurwa, tylko czemu te opisy tak szybko przelatują bez kitu? Mogły być z 2-3 sekundy dłużej. Wcale by nie zaszkodziło. Dobra, ale myślę, że to jest dobry moment, żeby tu zakończyć ten odcinek. Tak. Dobra, no to co? Widzimy się w następnym. Na dzisiaj to by było na tyle. Więc komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, dodawajcie do znajomych. Trzymajcie się, cześć!